Miasto leży w górzystym regionie środkowej Gwatemali. Górują nad nim trzy wulkany. To wulkan de Agua, czyli wulkan wody. Wznosi się na wysokość 3766 metrów. Jego krater niegdyś zajmowało jezioro. A to wulkan Acatenango oraz ciągle aktywny wulkan de Fuego, czyli wulkan ognia. Antigua Guatemala, zwana krótko Antigua, jest dawną stolicą hiszpańskich posiadłości kolonialnych w Ameryce Środkowej. Pełniła tę funkcję przez ponad 200 lat. Antigua została założona w 1543 roku, a jej rozkwit przypadł na drugą połowę XVIII wieku. Zamieszkiwało tu wówczas około 60 tysięcy osób. W 1773 roku miasto nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które doprowadziły do znacznych zniszczeń. Ówczesne hiszpańskie władze kolonialne postanowiły odbudować stolicę w nowym, bezpieczniejszym miejscu. Miasto ostatecznie podniosło się ze zniszczeń, choć nigdy nie nawiązało już do czasów swojej świetności. Zachował się charakterystyczny dla miast kolonialnych układ ulic, krzyżujących się pod kątem prostym. Ruiny świadczą o tragedii, jaka nawiedziła miasto w drugiej połowie XVIII wieku. W 1979 roku Antigua została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kolorowe domy to w większości zabytki architektury kolonialnej. Główne wejście na teren kościoła i klasztoru świętego Franciszka. Kościół i klasztor były wielokrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi. Franciszkanin, święty brat Piotr de Betancourt, który żył w XVII wieku, został kanonizowany w 2002 roku. Drzewo, które według tradycji zasadził brat Piotr. Na głównej fasadzie kościoła są spiralne kolumny zwane salomonowymi. We wnękach umieszczono figury świętych i zakonników. Wewnątrz jest sanktuarium i grób świętego brata Piotra, odwiedzany przez licznych pielgrzymów. Zrujnowana po trzęsieniach ziemi część klasztoru. Mur otaczający teren kościoła i klasztoru świętej Klary i brama wejściowa. Fragment fasady kościoła świętej Klary. Budowa została ukończona w 1734 roku, ale już po 39 latach kościół i klasztor zostały poważnie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi i pozostają do dziś w ruinie. Niestety w trakcie naszej wizyty cały kompleks był zamknięty i mogliśmy go obejrzeć tylko z zewnątrz. Na placyku naprzeciw klasztoru znajduje się publiczna pralnia. W
szpital i przylegający do niego kościół dedykowany świętemu bratu Piotrowi, zbudowany przez Dominikanów w 1663 roku. W budynku szpitala jest obecnie ośrodek socjalny służący jako schronisko dla osób starszych, leczący dzieci niedożywione, osoby niepełnosprawne, niewidome i chore psychicznie. Tu można zjeść świeżutki podpłomek prosto z blachy. Katedra parafii świętego Józefa. Budowę pierwszego kościoła w tym miejscu rozpoczęto już w 1545 roku. Rangę katedry kościół otrzymał w 1743 roku. Fasada katedry. Wnętrze ma dość surowy wystrój i nie wyróżnia się niczym szczególnym. Katastrofalne trzęsienie ziemi w 1773 roku poważnie zniszczyło katedrę. Jej ruiny nadal robią ogromne wrażenie. Fontanna Syren z 1737 roku na centralnym placu miasta. Pałac Miejski, siedziba władz gminy i miasta Antigua, Guatemala. Charakterystyczny łuk z wieżą zegarową, zwany łukiem świętej Katarzyny. W głębi kopuła kościoła La Merced. Kościół La Merced z 1767 roku z dwiema dzwonnicami. W górnej części fasady umieszczono rzeźbę San Pedro Nolasco, założyciela zakonu Mercedariuszy. Fontanna rybna z XVIII wieku w przyległym do kościoła klasztorze Mercedariuszy, czyli zakonu Najświętszej Marii Panny Łaskawej. Zbudowano ją w kształcie lilii wodnej i ma 27 metrów średnicy. Dzwonnice i kopuła kościoła La Merced, a w tle wulkan de Agua. Gwatemala ma prawie 109 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy 17 milionów mieszkańców. Opuściliśmy starą stolicę Gwatemali i jedziemy do miasta Cicicastenango.